Cześć wszystkim, witam. Papa z kubka Keria, bujeczka. I tak, zostańmy przy tym, co mamy. Dobrze jej w tym stroju. Nie stać mnie na nic, więc zaczynamy. Zaczyna się nowe święto, Independence Day. Mamy wiosnę, zima się skończyła. I kto będzie pierwszy na to święto? Georgita. Mint barb. Okej. Okay. Mamy miętowe prezenciki. Zobaczymy, jakie są tutaj. Czyli jakie jest twoje pierwsze zamówienie. Foremki to są inne, bo one pod... Rodzaj foremek to podchodzi pod święta, nie? Okej, okay. Jest jedna. Najpierw zróbmy te babeczki, które możemy. Edna. Już lubisz to święto? Chyba tak. Może na razie nie. Tak, lubi, bo prezenty są na święto. Prezenty są na święto. Pierwszy dzień świąteczny to zawsze się świąteczne rzeczy odblokowują. Sami to miejscami przyspieszamy. To pierwsze zamówienie, które jest bardzo krótkie. Kogo mamy? Jepy. Ty też lubisz to święto, nie? Czy mi się wydaje? Chyba mi się wydaje. No, chyba nie. Chyba nie jest fanką tego święta. Okej. Okay. I się trafiło, że mamy tutaj trzy miejsca zajęte. I już jedno miejsce wolne. Okej, okay. Vanilla i orosy. Walentynkowe rzeczy zamieniły się na inne świąteczne rzeczy. Okej. Okay. Miało to znaczenie, nie? Na którą babkę użyjemy oros, na którą wanilię. Tam gdzie wanilię mają być trzy prezenty, tam gdzie oros ma być jeden. Witamy Georgita i z pierwszymi babeczkami odsyłamy go z perfekcyjnym wynikiem. Wika. Zanim ja ci wezmę zamówienie, to mi się babeczki zrobią, więc skończmy je. I teraz twoje zamówienie. Borówkowe ciasto. Jeszcze jeden klient przyjdzie, który lubi święto, z tego co mi się wydaje. Albo już przyszedł. I go nie rozpoznaje, bo nie zamówił prezenciku. Poramki tam nic nie mówią, czy jest klient świąteczny, lubiący święto, czy nie. Po poramce tego nie stwierdza. Tylko po tych tutaj pięciu rzeczach, które się będą odblokowywać. Tylko w tym miejscu są świąteczne rzeczy. Edna, jak? Okej. Okay. Brązowy szósty, tak? Chyba szósty. Czyli możemy sobie to sprawdzić. Jak nie mamy pewności, to warto. Dobra. Tak, szósty brąz. Perfektów. 16 już. Uh-huh. A, nie zrobiliśmy jeszcze tego osiągnięcia? Okej, okay, to się zrobi. Jak będzie następne święto? Bo pewnie do końca tego święta zbierzemy kasę i ulepszymy wszystko, co jeszcze jest do ulepszenia. Potem będziemy się ubierać na święta. Nie to, tylko to. Waniliowe. Czekoladowe teraz.
To jest zamówienie Jepy, bo to ona tak dużo zamówiła. Ciasteczka. Okej, okay, jest ksolo. Żółta foremka. Nigdy nie zwróciłem uwagi na to, że tutaj jak klient zamawia wanilię, to jest żółte pole. Tutaj to jest żółte pole. Sobie sprawdziłem, czy jakiś efekt jest tego przyspieszania, czy jakby się kolor zmienia w tej mikrofali. Nie zauważyłem tego. Jak tam jepę? No tak. No tak. Boróweczki, czyli tak jest. I wykręcimy to. Wykorzystaliśmy wszystkie foremki, tej nie mieliśmy dzisiaj. Tej jako jedynej dzisiaj nie mieliśmy. Z tego raczej nie będzie perfekta, no chyba, że będzie jednak, ja tego nie wiem. Wika nam zaraz powie, jak to będzie oceniała. Okej, okay, i wszystkie babeczki porobione, teraz tylko je powydawać. Nie, nie ma perfekta. Już się naczekała nam dziewczyna. Franko! Pięknie. Truskaweczka. Czekolada. Ciasteczka. Drugie ciastka. Wiśnia, pianki. Pianka, czekoladki. I ostatnie. Nie będzie z tego pochwały. Okej, okay, i szóste zamówienie ksona. No właśnie, nie ma pochwały. Jeden perfekt z tego mieliśmy, z tego dnia, i na tym jednym perfekcie Georgita się skończyło. I co, rank 12 jeszcze nie. Ile jeszcze? 800. Halloween Hunt, trzecia osoba, której szukamy, to jest Xolo. Jepy, Sue i James nam przeszkadzają. Okej. Okay. On w ogóle trudno ci mi nie zrobił. On tylko w tym jednym kwadracie latał. W zasadzie, jakby go narysować, to jest prostokąt. Prostokąt wyjdzie, jak się go narysuje. Okej. Okay. Do zobaczenia, cześć.